Dnia. Witam serdecznie w aktualnościach dnia pana redaktora Piotra Szubarczyka, historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Witam serdecznie panie redaktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Dzisiaj różnego rodzaju święta, od tego jakoś odejdźmy nieco dalej, powróćmy do tego, co istotne i związane z historią naszej ojczyzny. Panie redaktorze, 77 lat temu generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. A ja bym, drogi ojcze, tak nie odchodził za bardzo od tego nowomodnego święta, świętego Walentego, bo myślę, że z tych wszystkich nowinek amerykańskich akurat ta nowinka jest bardzo sympatyczna. Bardzo młodzież czeka na ten dzień świętego Walentego. Zawsze, kiedy mam okazję rozmawiać z młodzieżą przy okazji jakiejś prelekcji historycznej, to zawsze ich proszę na koniec, kochani, jak już będziecie wysyłali tę kartkę do niej czy do niego, zróbcie taki mały dopisek u dołu. Pamiętaj, 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Mój Boże, jak to pięknie się łączy. Przecież ci żołnierze Armii Krajowej to byli właściwie dziewczęta i chłopcy. Większość tych najważniejszych Armii Krajowej dokonana przez ludzi młodych albo bardzo młodych, bo potrzebna była sprawność fizyczna. I oni w tej Armii Krajowej byli naprawdę zakochani. Więc może tak miało być, że przed 77 laty, tego właśnie dnia 14 lutego, z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Władysława Sikorskiego, całe to nasze konspiracyjne wojsko w kraju zostało przemianowane na Armię Krajową. Przypomnę, szanowni słuchacze, że przedtem była to Służba Zwycięstwu Polski, powołana już 27 września 1939 roku, a potem od listopada 1939 Związek Walki Zbrojnej. Może dlatego spotkają Państwo często w literaturze historycznej zapis ZWZAK. Można powiedzieć, że 14 lutego 1942 roku pojawiła się nazwa, z którą na całe lata związały się serca Polaków. Najsilniej oczywiście w czasie wojny i w okresie tego strasznego, powojennego czasu nazywanego stalinizmem, czasu dominium sowieckiego. Armia Krajowa stała się nie tylko wspomnieniem, ale także legendą, czymś, co się kojarzyło z Polską, czystą jak łza, jak śpiewali żołnierze wyklęci z Wileńszczyzny. Armia Krajowa, gdybyśmy popatrzyli w sensie takim prawnym, była podziemną siłą zbrojną Rzeczypospolitej Polskiej, siłą zbrojną podziemnego państwa polskiego na obszarze państwa polskiego w jego legalnych granicach przed rozbiorem w 1939 roku. Podlegała naczelnemu wodzowi, rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, a głównym jej zadaniem było przygotowanie i zbrojenie się do ogólnonarodowego powstania. To ciekawe, że wizja tego powstania w momencie sprzyjającym, kiedy agresorzy, Sowiety i Niemcy będą słabi, bo z góry przewidywano, że oni nie wygrają tej wojny. Wizja tego powstania była już zakreślona na jesieni 1939 roku. To powstanie miało ogarnąć cały kraj w decydującym momencie wojny. Armia Krajowa w czasie okupacji ograniczała akcje zbrojne. Potem komunistyczna propaganda po wojnie w sposób szyderczy mówiła, że Armia Krajowa
działania to był udany zamach na szefa policji ISS w tak zwanym dystrykcie warszawskim. Mówmy, kochani, zawsze w tak zwanym dystrykcie, w tak zwanym generalnym gubernatorstwie, dla podkreślenia, że to były nazwy sztuczne, nazwy okupacyjne, nazwy wymyślone przez wroga. Zamach na Franca Kuczera. Za 12 dni będzie 66. rocznica śmierci organizatora tego zamachu, legendarnego generała Augusta Emila Fildorfa Nila, męczennika narodowej sprawy, powieszonego przez komunistów na Mokotowie 24 lutego 1953 roku. Tego dnia, kochani, będę w Warszawie. Będę miał zaszczyt wygłosić panu generale wykład w Muzeum na Rakowieckiej. Zapraszam. Przedtem o godzinie 14 msza święta w intencji pana generała. Módlmy się o pomyślną identyfikację szczątków doczesnych pana generała. Przypuszczam, że te szczątki zostały już z łączki podniesione. I o godny pogrzeb, który miałby dla naszej narodowej jedności w czasie tak niespokojnym, tak niepokojącym różnymi dziwnymi znakami, miałby wielkie znaczenie moralne. Planowane od 1939 roku powstanie zarówno Armii Krajowej, jak i innych formacji niepodległościowych. Pamiętajmy, że Wojsko Polskie Podziemnej to nie była tylko Armia Krajowa. Pamiętajmy zwłaszcza o Narodowych Siłach Zbrojnych. To była potężna siła i szczególnie Polsce wierna. To powstanie nie udało się z powodów politycznych, jak wiemy. Jeden z okupantów, Związek Sowiecki, dokonał w latach 43-44 nowego rozbioru Polski. Tym razem w porozumieniu z aliantami Polski, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Najbardziej dramatycznymi aktami powstania końca wojny były operacja Burza i operacja Ostra Brama w Wilnie. Powstanie warszawskie, które było najbardziej dramatycznym wyrazem całej tej wielkiej operacji Burza. Po rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945 roku działały struktury polakowskie kontynuujące w warunkach nowej okupacji walkę o niepodległość. Dzisiaj mówimy o bohaterach tego czasu jako o żołnierzach wyklętych albo o żołnierzach niezłomnych. Słyszy się często bardzo bolesne opinie wydawane przez ludzi podszywających się pod AK, że za dużo mówimy o tych żołnierzach wyklętych, lepiej mówić o bohaterach wojny. A jeden taki mędrzec powiedział, że za dużo mówimy o wyklętych kosztem żołnierzy i oficerów Armii Krajowej czasu wojny. Jakież to głupstwo wielkie. Przecież najwięksi bohaterowie wśród tych wyklętych to już w czasie wojny byli bohaterowie Polski. Przecież wyklęty generał Nil był szefem kierownictwa dywersji Armii Krajowej. Przecież wyklęty pułkownik Ciepliński to w rocznicę jego śmierci, jego podkomendnych, mamy 1 marca, ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Był przedtem wybitnym oficerem Armii Krajowej i dowódcą obwodu AK. To są ci sami ludzie, ci sami. Dochodziła młodzież, dochodziły organizacje nieafiliowane, ale nawet ta młodzież powojenna była zapatrzona w Armię Krajową, kochani. Armia Krajowa to nie są tylko lata 42-45. Armia Krajowa to była nadzieja, zwłaszcza młodych Polaków po wojnie. Charakterystyczne tegoroczny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca będzie miał za bohaterów przede wszystkim najmłodszych wyklętych. Tak postanowiliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej. Bohaterami tegorocznego święta będą przede wszystkim uczestnicy młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej lat 49-50. Drodzy Państwo, ja kiedyś sobie policzyłem, że prawie 40% tych nastolatków konspirujących przeciwko Sowietom, przeciwko Polsce sowieckiej, a było tych nastolatków ponad 10 tysięcy, prawie 40% tych nastolatków nadało swoim organizacjom nazwę Armia Krajowa lub inną nazwę, w której było wyrażenie AK. To jest chyba najlepsze świadectwo miłości Polaków do Armii Krajowej i znaczenia tych
Światowej w ostatnich latach często cytowana. Te niezwykle piękne słowa, które powinny być w każdym uczniowskim zeszycie, dopominam się o to od lat, ale jakoś bezskutecznie, nie ma ich w podręcznikach, nie ma ich w zeszytach szkolnych. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, rozkazom naczelnego wodza, wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej, będę bezwzględnie posłuszny, posłuszna, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Bóg zapłać. Panie redaktorze, dziękujemy za podjętą refleksję w tym szczególnym dniu. 77 lat temu generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Gościem aktualności dnia był pan redaktor Piotr Szubarczyk, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jesteś też siostrą wygnańców i bezdomnych.
wspomnij ten wieczór, gdy syn twój się narodził. Zamknięte przed tobą były drzwi. Polecieliśmy tam samolotami i popłynęliśmy statkiem Dar Młodzieży. Policzyliśmy się. Było nas około 3,5 tysiąca pielgrzymów z Polski. 34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 zakończone. Mamy nową, ładną piosenkę, hymn Światowych Dni Młodzieży, Oto ja, służebnica pańska. I co teraz? Co znaczy, abyśmy zeszli z kanapy? Zapraszamy na dzisiejszy czas wzrastania, w którym wrócimy do tego wszystkiego, co działo się od 21 do 27 stycznia w Panamie. W zrozumieniu przesłania pomogą nam uczestnicy panamskiego wydarzenia z archidiecezji wrocławskiej. Ksiądz Mariusz Sobkowiak, diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży z Wrocławia, wraz z młodzieżą z archidiecezjalnego duszpasterstwa młodzieży. Czas wzrastania. Dzisiaj 21:30. Zapraszamy.
Święta Maryjo, powódź się Pan z Kowa. Głosowanie miało być formalnością i potwierdzeniem zielonego światła sprzed 2 tygodni. Jednak twardzi brexitowcy zinterpretowali zapisy uchwały jako wykluczenie scenariusza wyjścia z Unii bez umowy. Nie ma pani naszego poparcia. Skutków prawnych brak, ale znaczenie polityczne jest poważne. W końcu pod koniec stycznia ogólnie zarysowana wizja Theresy May uzyskała poparcie posłów. Szefowa rządu mówiła wtedy, że to mandat wzmacniający ją podczas prób renegocjacji porozumienia z Brukselą. Jest teraz jasne, że istnieje ścieżka dla Brexitu opartego o umowę. A teraz lider Partii Pracy deklaruje. Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że nie ma większości popierającej kierunek w sprawie Brexitu obrany przez premier. Strategię premier zawiodła, dodawał Jeremy Corbyn. Co na to rząd wydał oświadczenie, a w nim oskarżam. Jeremy Corbyn znowu przedłożył partykularne interesy ponad interes państwa. Podkreślmy jednak, porażka rządu spowodowana jest głównie buntem posłów konserwatywnych. Kabinet Theresy May zapewnia, że nie zmienia kursu, że będzie dążył do zmiany zapisów w sprawie tzw. irlandzkiego bezpiecznika i że będzie opierał się na stanowisku parlamentu ze stycznia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozy pogody. W dzień na wschodzie kraju duże zachmurzenie i opady deszczu, na pozostałym obszarze rozpogodzenia. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 5 minut po 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Powołanie zespołów roboczych i dalsza praca to ustalenia zakończone już w Warszawie konferencji bliskowschodniej. Państwa regionu zdecydowanie określały Iran jako ten czynnik, który wpływa destabilizująco. Będzie ustawa antylichwiarska. My chcemy, aby ta pęta nie zaciskała się naszej Polaków. My chcemy, aby tego rodzaju nieuczciwe praktyki zostały raz na zawsze cywilizowane. Od północy żałoba narodowa. Jutro i w sobotę uroczystości pogrzebowe byłego premiera Jana Olszewskiego. Wybitną postać wyznaczającą standardy dla współczesnego polityka państwa polskiego. Polskie Radio 24. Północ. Powołanie 7 grup roboczych oraz dalsze rozmowy na temat przyszłości Bliskiego Wschodu. To najważniejsze zapisy, jakie znalazły się w deklaracji zakończonej w Warszawie konferencji bliskowschodniej. W organizowanym przez Polskę i Stany Zjednoczone spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 62 krajów. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wyraził nadzieję, że konferencja zapoczątkuje proces, który nazwany zostanie procesem warszawskim, a grupy robocze mają zająć się najważniejszymi kwestiami związanymi z problemami Bliskiego Wschodu. Poinformowaliśmy o utworzeniu grup roboczych pracujących nad takimi obszarami jak przeciwdziałanie terroryzmowi i jego finansowaniu, proliferacja pocisków balistycznych, bezpieczeństwo morskie i lotnicze, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, czy też te aspekty bardziej pozytywne, czyli kwestie humanitarne i związane z uchodźcami i przestrzeganiem praw człowieka w regionie. Jacek Czaputowicz powiedział, że tylko relacje transatlantyckie pomogą wspólnie przybliżyć się do rozwiązania problemów bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył, że na konferencji w wielu aspektach rozmów pojawił się Iran. Państwa regionu zdecydowanie określały Iran jako ten czynnik, który wpływa destabilizująco. Jeżeli my mówimy, że się nie koncentrujemy na państwach, a na problemach, to wcale nie oznacza, że nie będziemy dostrzegać tych zagrożeń. Te zagrożenia są także ulokowane gdzie indziej. My nie obiecywaliśmy, że nie będziemy podnosić trudnych problemów także dla Iranu, ale to nie oznacza, że Iran jest w sposób jakiś zdecydowany wykluczony. Również amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo podkreślał, że wszyscy uczestnicy konferencji zgadzali się w sprawie Iranu. There was not a defender. Nie było na sali obrad nikogo, kto by bronił Iranu. Żaden kraj.
zaprzeczał podstawowym faktom, które przedstawialiśmy w sprawie Iranu, o zagrożeniu, jakie stwarza, o naturze reżimu irańskiego. Byliśmy jednogłośni, państwa z całego świata, nikt nie podważał powagi zagrożenia. From all across the world, no one spoke up, saying that the data set about the threat that Iran poses in the Middle East is any way wrong or overhyped. Mike Pompeo mówił po zakończeniu konferencji, że była ona historyczna, bo udało się zgromadzić przedstawicieli zarówno Izraela, jak i wielu krajów arabskich. That was a truly historic gathering. To naprawdę historyczne spotkanie. Wczoraj na kolacji arabscy i izraelscy liderzy zebrali się w tym samym miejscu, by rozmawiać o wspólnej sprawie. Bez wątpienia irańska agresja w regionie zbliżyła do siebie Izrael i kraje arabskie. Konferencji w Warszawie wzięło udział 11 krajów z Bliskiego Wschodu. A wcześniej w czasie obrad wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence wezwał uczestników konferencji do wspólnego przeciwstawienia się Iranowi. Amerykański przywódca wskazał Teheran obok radykalnego islamskiego terroryzmu jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Iran pod rządami ajatollahów to kraj korupcji, ucisku i trwającego od 40 lat terroru, podkreślał amerykański wiceprezydent. Mike Pence nazwał Teheran głównym państwowym sponsorem terroryzmu na świecie. Amerykański przywódca mówił o otwartym antysemityzmie ze strony władz Islamskiej Republiki, chcących wymazać z mapy państwo Izrael. Ale poza nienawistną retoryką, irański reżim otwarcie opowiada się za kolejnym holokaustem i szuka środków, by go zrealizować. Mike Pence zwrócił się też z apelem do krajów europejskich. Nadszedł czas, by nasi europejscy partnerzy wycofali się z irańskiego porozumienia nuklearnego i przyłączyli się do naszej presji gospodarczej i dyplomatycznej, by dać Irańczykom, regionowi i światu pokój, bezpieczeństwo i wolność, pokój, na które zasługują. Także dziś amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział, że pokoju na Bliskim Wschodzie nie da się osiągnąć bez konfrontacji z Iranem. Karol Dermoros, Polskie Radio. Konferencję skrytykował Iran, którego przedstawiciele nie zostali zaproszeni do Warszawy. Przedstawiciele irańskiej ambasady napisali w oświadczeniu, że jeszcze przed spotkaniem polscy dyplomaci zapewniali, że przynajmniej z polskiej strony spotkanie nie jest skierowane przeciwko Iranowi ani żadnemu innemu krajowi. Tymczasem, jak piszą Irańczycy, amerykańscy politycy wprost mówią, że w czasie forum chcą demonizować znaczenie Iranu w regionie. Iran oskarżył równocześnie Stany Zjednoczone o działanie bezprawne oraz ze złośliwymi intencjami. Teheran twierdzi, że konferencja w Warszawie jest dla Waszyngtonu sposobem realizacji własnych celów politycznych. Irańskie władze twierdzą, że to Stany Zjednoczone w największym stopniu destabilizują Bliski Wschód. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone wycofały się z wielostronnego porozumienia nuklearnego z Iranem. Donald Trump twierdzi, że Iran oszukał świat, choć inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej twierdzą, że Teheran przestrzega warunków podpisanego w 2015 roku porozumienia. Równocześnie Iran testuje broń konwencjonalną i jest zaangażowany zarówno w wojnę domową w Syrii, jak i w konflikt w Jemenie. Irańskie władze potwierdzają udział w wojnach, ale twierdzą, że obecność irańskich wojsk ma charakter doradczy lub humanitarny. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Konkurencyjną dla warszawskiej konferencji zorganizował rosyjski prezydent Władimir Putin, który do Soczi zaprosił prezydentów Turcji Recep Tayyipa Erdoğana i Iranu Hassana Rouhaniego. Przywódcy tych krajów zadeklarowali, że nadal będą podejmować wspólne działania na rzecz uregulowania sytuacji w Syrii. W komunikacie końcowym przywódcy podali, że najważniejszym celem ich współpracy jest ostateczne pokonanie terrorystów i doprowadzenie do pojednania zwaśnionych stron syryjskiego konfliktu. Rosja od początku konfliktu w Syrii wspiera reżim Bashara al-Assada, odpowiedzialny za rozpętanie wojny domowej. Według szacunków ONZ w konflikcie syryjskim zginęło blisko 500 000 osób, w tym cywile, a wiele milionów ludzi uciekło za granicę. Prezydenci Rosji, Turcji i Iranu skoncentrowali się na krytykowaniu Stanów Zjednoczonych, jednocześnie oceniając, że wyjście amerykańskich wojsk z Syrii będzie miało pozytywny skutek dla procesu pokojowego. Władimir Putin stwierdził, że pomogłoby to w ustabilizowaniu sytuacji w Syrii. Prezydent Erdoğan dodał, że po wyjściu wojsk Stanów Zjednoczonych opuszczone terytoria nie mogą się znaleźć pod kontrolą bojowników opozycji, ponieważ powstanie, jak to ujął, próżnia władzy. Z kolei przywódca Iranu, Hassan Rouhani, zarzucił Stanom Zjednoczonym podejmowanie pustych i nic nieznaczących działań. W tym kontekście jego zdaniem takim pustym działaniem miała być m.in. warszawska konferencja bliskowschodnia. Przywódcy Rosji, Turcji i Iranu mówili również o planach udzielania pomocy humanitarnej mieszkańcom terenów dotkniętych wojną. Zaapelowali też do innych państw i do ONZ o przyłączenie się do tych działań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Szefowie rządów Polski i Izraela oraz amerykański wiceprezydent spotkali się przy pomniku bohaterów getta na warszawskim Murenowie. Na miejscu
miejscu złożyli kwiaty i oddali hołd Żydom zamordowanym podczas II wojny światowej. Tymczasem nieprzyjemnym zgrzytem była szeroko i krytycznie dziś komentowana wypowiedź amerykańskiej dziennikarki Andrei Mitchell, która relacjonując wizytę Pence'a w Warszawie powiedziała, że wiceprezydent wraz z żoną odwiedzą miejsce powstania polskich Żydów w warszawskim getcie, które trwało miesiąc i było skierowane przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro ocenił, że wypowiedź amerykańskiej dziennikarki świadczy jej o elementarnym braku wiedzy. Nie może być tak, żeby w sposób tak jawny fałszować fakty historyczne. Niedobrze tak się dzieje. To kwestia pewnego elementarnego profesjonalizmu i rzetelności powinna być cechą, która charakteryzuje dziennikarzy, nawet powiedzmy pomniejszych redakcji, czy nawet nikomu nie odmawiając prestiżu, ale profesjonalnych stacji, też amerykańskich, czy jakichkolwiek innych, a co dopiero poważnej telewizji. I mam nadzieję, że nastąpi tutaj pewna rehabilitacja strony redakcji, jak i tej pani. Sprostowania tej wypowiedzi przez amerykańską stację MSNBC, gdzie pracuje dziennikarka, zażądał Instytut Pamięci Narodowej. Wiceprezes IPR Mateusz Szpytma powiedział, że jest to rażące przekłamywanie historii. Ja przypomnę, że Polska była krajem, który pierwszy stawił Rzeszy Niemieckiej opór w roku 1939. Była państwem, które inaczej niż Francja nie podpisywała żadnego zawieszenia broni. Po prostu walczyła do końca. Rząd polski działał na uchodźcie, także starał się chronić swoich obywateli Żydów. Wiceprezes zapowiedział, że jeśli stacja nie zamieści sprostowania, to IPN złoży pozew do sądu w tej sprawie. Na słowa Andrei Mitchell zareagowała też polska ambasada w Stanach Zjednoczonych, a klub Kukiz 15 złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 72-letni Andrea Mitchell od lat obsługuje dla swojej stacji najważniejsze wydarzenia polityczne w USA. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Od północy w całym kraju zacznie obowiązywać żałoba narodowa ogłoszona po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. W tym czasie nie powinny odbywać się imprezy masowe oraz rozrywkowe. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Jan Olszewski zostanie pochowany w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. A Senat podjął dziś uchwałę upamiętniającą Jana Olszewskiego. Napisano w niej, że były premier do końca życia pozostawał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Podkreślono, że Jan Olszewski był człowiekiem honoru, pełnym godności, skromności i uczciwości. Uchwała stwierdza także, że Jan Olszewski dobrze zapisał się w historii narodu polskiego jako patriota, mąż stanu i wzór do naśladowania. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn podkreślił, że dzisiejsza decyzja Izby jest chęcią uhonorowania tego wybitnego polityka. Wybitną postać, wyznaczającą standardy dla współczesnego polityka państwa polskiego, państwa suwerennego, reprezentującego naród polski, naród zdolny do udźwignięcia własnej niepodległości i do wsłuchiwania się w głos tych polityków, którzy kierując się własnym honorem, własną uczciwością, wiadomo, że dobrze będą reprezentować nas w przyszłości. Jan Olszewski do takiej kategorii polityków należał. Zdaniem Jana Rulewskiego, senatora Platformy Obywatelskiej, Jan Olszewski był politykiem powszechnie szanowanym ze względu na swoją etykę. Była to etyka wyniesiona niewątpliwie z polskiej przedwojennej tradycji harcerstwa. I w polityce wypowiadał się zdecydowanie, ale nigdy obraźliwie, nigdy wyzywając. Tego harcerz był wrażliwy. Tą wrażliwość on wykazał w okresie zarówno komuny, jak i gdy był już posłem i premierem. Radni Warszawy chcą, by w stolicy stanął pomnik zmarłego 7 lutego premiera. Jednogłośnie przyjęli stanowisko w tej sprawie na dzisiejszej sesji. Fragment uchwały apelu do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego odczytał radny PiS Filip Frąckowiak. Rada Warszawy apeluje do prezydenta, aby już dziś rozpocząć prace umożliwiające ustanowienie monumentu na jednej z ulic lub placów Warszawy. Rada Warszawy w swej różnorodności pragnie, aby pomnik ten oddawał charakter i postawę Jana Olszewskiego, łączącą środowiska, broniącą praw osób dyskryminowanych oraz broniącą godność człowieka. Do jutra do godziny 19 w budynku Kancelarii Premiera wyłożona jest księga kondolencyjna. Wpisujący się Polacy wyrażają szacunek i żal po śmierci byłego premiera oraz podkreślają zasługi Jana Olszewskiego dla kraju. Ja napisałam bardzo krótko. Dziękujemy panu za to, co zrobił pan dla wolnej Polski. Za wszystko. Kochanemu naszemu premierowi, który tyle zrobił dla Polski. Co mało kto. Młodzi ludzie. Nie wiedzą, kto to był w ogóle. To wielki człowiek. Kochanemu premierowi najdroższemu. Wszystkiego najdroższego. No już po śmierci. Odpoczywaj.
trzeba ich pokoju, wielki patrioto i najlepszy premierze IV Rzeczpospolitej. Ja napisałem bardzo prosto, cześć i chwała jednemu z największych Polaków. Tylko tyle. Podpisałem się i myślę, że to wystarczy. Jeszcze raz wielki hołd i szacunek dla tego człowieka. Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego rozpoczną się jutro. Po godzinie 9:00 trumna z ciałem byłego premiera zostanie wystawiona w holu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O 18:00 w kościele świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży będzie celebrowana msza święta w intencji zmarłego, a następnie trumna z kancelarii zostanie przeniesiona w kondukcie do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ulicy Świętojańskiej. W sobotę o 11:00 rozpocznie się msza żałobna w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Po 13:00 kondukt z trumną przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie Jana Olszewskiego pożegnają powstańcy i kombatanci. Następnie trumna z ciałem Jana Olszewskiego zostanie przewieziona na lawecie w asyście wojska i policji na cmentarz wojskowy na Powązkach. Żałoba narodowa potrwa do soboty do godziny 19:00. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Całobitność. Koniec z przejmowaniem nieruchomości za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wartości. Ograniczenie limitu opłat dodatkowych w przypadku chwilówek i bezpieczne zakupy na raty. To główne założenia przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy antylichwiarskiej. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że nowe przepisy mają skutecznie chronić Polaków przed plagą lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych. Mają położyć kres wykorzystywaniu niewiedzy i ufności klientów. Mają też skończyć z żerowaniem przez naciągaczy na biedzie i tragediach życiowych ludzi zmuszanych do zaciągania pożyczek oprocentowaniu. My chcemy, aby ta pęta nie zaciskała się naszej Polaków. My chcemy, aby tego rodzaju nieuczciwe praktyki zostały raz na zawsze ucywilizowane. Dlatego proponujemy rozwiązania, które sprowadzają się do zasady, że ma być taniej, ma być bezpieczniej, ma być uczciwiej. Braci kredyt, tak to finanse, a ASA, które potrafiły już zadbać, mikrokasa, to samo, największe lichwy. Bo państwo musi ograniczać i okiełznać pragnienie zysku i żerowania. Płaciła i się wypłacić nie mogła. Tyle tych rat powiększone. Maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony na 45% kwoty pożyczki w skali roku. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł wyjaśnił, że restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek. Wszelkie wyśrubowane marże, dodatkowe opłaty, ubezpieczenia będą musiały być ujęte w tym maksymalnym progu kosztów pozaodsetkowych, również 45%. I jeśli chodzi o pożyczki na okres do miesiąca czasu, limit ten zostanie określony do 22%. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, nie zmieniamy odsetek ustawowych. I te weksle też. Będą wynosiły 10%. Ustawa ma też skończyć z odbieraniem mieszkań i domów oraz pozbawianiem dorobku całego życia osób, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. Nowe prawo ma wprowadzać ścisłe limity w zakresie ustanawianych zabezpieczeń. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomi na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator i udostępni aplikacje na smartfony, dzięki którym w prosty sposób będzie się można przekonać, czy przedstawiona nam oferta spełnia prawne wymogi. Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział, że projekt ustawy w poniedziałek trafi do konsultacji międzyresortowych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Od jutra na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów dostępne będą wypełnione rozliczenia podatkowe za ubiegły rok. Administracja skierowała udostępnienie wypełnione automatycznie formularze PIT-37 oraz PIT-38. Minister Finansów Teresa Czerwińska podkreśla, że skorzystanie z elektronicznego PIT-u nie jest obowiązkowe. Oczywiście pozostawiamy podatnikowi możliwość wyboru, czyli przygotowujemy zeznanie roczne, ale jednocześnie ci podatnicy, którzy są przyzwyczajeni do formy papierowej, tradycyjnej, również z takiej formy mogą w roku bieżącym również skorzystać. Od jutra podatnik może sprawdzić swój e-PIT, wprowadzić zmianę albo bez modyfikacji wysłać go do Urzędu Skarbowego. Można też nie robić nic i wówczas 30 kwietnia dokument zostanie automatycznie wysłany do fiskusa. Teresa Czerwińska dodała, że podatnicy szybciej dostaną zwrot na wpłaconego podatku. Od bieżącego roku wprowadzamy 45 maksymalnie dniowy i tym akcentem kończymy podatku. To jest o 50% wiadomości lichwiarskie. W roku ubiegłym, czyli 3 miesięczne. Kochać się jeden z drugim, a nie wysysać.